Siemanko, dzisiaj z tej strony Metsu i witam was w pierwszym odcinku z kariery Krzysztofa Piątka. Tą serię wybraliśmy wspólnie, wydając taką propozycję pod wskazanym wcześniej filmikiem, a ja decydując się po prostu na tą opcję, ponieważ moim zdaniem była najciekawsza. Ten napastnik przeżywa świetne chwile w prawdziwym życiu, miejmy nadzieję, że i w FIFA będzie wielkim rzeźnikiem. Tutaj na ekranie widzicie część komentarzy spod tamtego filmiku, są to tylko te najbardziej popularne, ale jeszcze piątek przewijał się w innych też nie wszystkie wklejałem, ale za wszystkie dziękuję, za wszystkie interakcje pod tymi komentarzami, no bo to było dla mnie istotne, żebyśmy wspólnie coś wybrali. Jeśli pomysł na serię wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, skomentujcie filmik, bo to jest bardzo ważne dla rozwoju kanału, jak i samej serii. Zaczynamy oczywiście w Genoi, Średnia seria, ale miejmy nadzieję, że dzięki piątkowi wzbijemy się na sam szczyt. Na pewno nie jest to najbardziej wymagający pracodawca, ale również tutaj nie możemy zawodzić, bo zawsze możemy skończyć na ławce rezerwowych. Zaczniemy na klasie światowej, bo nie ma co na sam start ustawiać wyższego poziomu. Długość połowy oczywiście 4 minuty. Pobieramy najnowsze składy. Okienko będzie włączone, ale i tak na początek, i tak nie zmieniamy klubu, bo ledwo co zmieniliśmy Krakowie na Genoa, więc chwilę tutaj pograjmy. Oczywiście europejskie puchary będą włączone, bo dlaczego by nie. Używamy prawdziwego piłkarza, tutaj Krzysztof Piątek oczywiście w pierwszym składzie, no bo gdzie by miała się znajdować taka gwiazda jak nie na samej szpicy. Numer 9 w Genoi, największa wada, dwie gwiazdki, dwie gwiazdki słabszej nogi, no bo jak uderzymy z lewej, no to nie ma co cudów oczekiwać. Ogólnie statystyki ma nawet niezłe jak na sam początek, więc myślę, że może to być w miarę przyjemna kariera. Oczywiście będziemy się starali tutaj zdobyć jak najwięcej bramek, ale również notować asysty, bo to jest też ważne. Czasem jak jest lepiej ustawiony kolega, to lepiej mu podać, niż samemu uderzać jakoś bez sensu. No tutaj widzimy wymagania. Da się wszystko tak naprawdę spełnić, no ocena 6-0, no to jakbyśmy nic nie robili, to i tak byśmy taką uzyskali. 5 bramek, 5 asyst, na spokojnie wszystkie wymagania do spełnienia. No tutaj ta animacja losowania. Pokazał on Lokomotiv, no my oczywiście i tak nie gramy w europejskich pucharach, więc nas to zbytnio nie interesuje. W dzisiejszym materiale zagramy jeden mecz z Koł. Oczywiście normalnie będą dwa mecze na odcinek, ale jak wiecie zawsze w tych pierwszych materiałach nagrywam jeden mecz, żeby po prostu się ze wszystkim wyrobić, bo dopiero dzisiaj odebrałem rano FIFA 19 ze sklepu, a chcę ten materiał wrzucić o w miarę normalnej porze. No i tutaj oczywiście ustalamy trening. Będę go oczywiście symulował, bo tylko w karierze bramkarzem rozgrywam treningi, bo tylko te mnie interesują. Pozostałe raczej staram się symulować. Wybrałem taki, jak uważam, że na początek będzie najlepszy. Może potem coś zmienimy, czas pokaże. Oczywiście jesteśmy w pierwszym składzie, tam gdzie miejsce Krzysztofa Piątka. Jesteśmy chyba tutaj faworytem, bo jednak Liga Włoska jest trochę lepsza od Ligi Francuskiej. Dajmy z siebie wszystko i pokonajmy ką. Zaczynajmy to widowisko. Romulo, ładne podanie do środka, jest tutaj Sandro, ma sporo miejsca, jeszcze wycofuje piłkę, kapitalne tutaj podanie, czy będzie z głową, tak hiemark do piątka, piątek szuka miejsca do oddania strzału, jest zmuszony do wycofania piłki, jeszcze raz Krzysztof Piątek przy piłce, uderza z dystansu i tylko poprzeczka, ależ kapitalne uderzenie, ale metalowy pręd stanął na naszej drodze. Lazowicz do Sandro jeszcze tutaj odegranie Rolon. Dojrzał tutaj bez seten, wypuszcza piątka. Kapitalna sytuacja przed Polakiem jest już w polu karnym. Piątek musi uciekać z Polakarnego. Dobrze go blokują, ale to uderzenie nie mogło sprawić problemów Bramkarzowi, który pewnie to złapał. Teraz wygrywa Hijemark pojedynek główkowy. Bessa wycofuje piłkę Rolon. Jeszcze Sandro ma niekrytego piątka. Ładne tutaj z wody. Polaka Strzał! No ale niestety niecelny. Mocne uderzenie. Ale zdecydowanie zabrakło precyzji. Gdyby uderzył lepiej, to moglibyśmy mieć pierwsze trafienie w tej karierze. Ładne przejęcie piłki, jest tym razem okazja przed naszymi rywalami. Repas ma piłkę na skrzydle, centruje na pole karne, ale bardzo pewnie wbija to nasz obrońca. Niestety, znów nasi rywale w posiadaniu piłki. No i 1 do 0. Perfekcyjne wykończenie w polu karnym. Pierwsza szansa Francuzów, no i niestety od razu ją wykorzystali. Drużyna z Francji, jak widzimy, nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Mają jedną sytuację, od razu zamieniają ją na bramkę. Musimy szybko wyrównać, by wrócić do tego meczu. Sandro ładnie panuje nad piłką. Jest ustawiony piątek na napadzie, ale nikt mu nie chce na razie podać. Lazowicz wreszcie podanie do piątka, ten do Sandro. Polak faulowany, ale Sandro wykorzystuje przywilej korzyści 1 do 0. 1 do 1 oczywiście wyrównujemy bardzo szybko, co jest dobrym znakiem. Jeszcze tam Krzysztof piątek był faulowany, ale sędzia zastosował przywilej korzyści, co wykorzystał Sandro. No i o to właśnie chodzi. Tak powinno się wykorzystywać takie sytuacje. Wyrównujemy. I idziemy po kolejne bramki. I mamy rzut rożny dla naszych krywali. W doliczonym czasie gry, jak wiemy, to są magiczne minuty, więc musimy uważać. Nasi obrońcy wbijają tą piłkę poza pole karne. Gradit. Jeszcze zagranie do Diuku. Ten szuka miejsca. Odnalazł kolegę z zespołu. Może być uderzenie na bramkę, ale to był strzał na wiwat. Nie mógł sprawić żadnych problemów naszemu bramkarzowi, bo był bardzo niecelny. Hiemark. Świetne podanie. Jest tutaj Bessa. Zagranie do piątka. Szybkie odegranie. Hiemark. Piątek przejmie tą piłkę, tak jest, udało się. Jeszcze Sandro Brazylijczyk, tutaj i Polak blokują jednego z piłkarzy, dobrze im to wyszło. Lazowicz ucieka, piątek, jest już w polu karnym. Ale dwie gwiazdki słabszej nogi dają znać o sobie. Lewa noga, tylko do wsiadania do tramwaju. Walka o piłkę i udało się, wygraliśmy ją. Bessa, jeszcze zagranie do piątka, szybkie odegranie. Bessa, piątek, ładna ruletka, to jest na, chyba najlepszy zwód na bota. Podanie w pole karne, ale dobrze wybija to obrońca. I wznowimy grę od rzutu z autu. Mocne podanie do środka, bez problemów opanował je Sandro, jeszcze Romulo. Nabiega tutaj Bessa, świetne podanie do piątka, ten w roli skrzydłowego. Krzysztof Piątek, ruletka, jeszcze odegranie, może być centra Lazowicza. Sandro, piątek, przebija się, jeszcze sytuacyjne uderzenie, ale znów bramkarz broni dobrze. No i oddali nasi rywale zagrożenie. I koniec spotkania: remis 1 do 1. No, szkoda, że nie wygraliśmy tego spotkania, ale na szczęście udało nam się zaliczyć asystę. Wiadomo, że to jest FIFA, nieprawdziwe życie, bo w prawdziwym życiu, piątek cały czas strzela, a w FIFA, no jak widać, nie zawsze. Jeden strzał celny, trzy niecelne, zero bramek, jedna asysta za to. Ocena meczowa 9-0, więc bardzo dobry debiut. Tutaj jest to pudło. Szkoda, że nie ma tej poprzeczki, bo to chyba było to pudło wysoko nad poprzeczką z tego co pamiętam, tak jest, a była ta jedna poprzeczka. No, powinni to dać jako powtórka, nie sztuczkę techniczną gdzieś tam. No ale wiadomo, że powtórki od EA są jedyne w swoim rodzaju. Tutaj Piątek był faulowany, ale był przywilej korzyści, no i Sandro wykorzystał sytuację. Polakowi oczywiście zapisano asystę, bo ładnie tutaj dostrzegł Brazylijczyka, który z zimną krwią wykończył tą akcję. No i oczywiście zobaczmy tutaj opinię na temat gry naszego piłkarza, trener. No nie ma za dużo uwag na szczęście, chociaż jakieś tam się pojawiają, no ale wiadomo, początki w nowym klubie. Tutaj statystyki na naszą korzyść, ale statystyki nie grają, liczy się to co w sieci. Kto został piłkarzem meczu? Krzysztof Piątek, bardzo dobrze za to asystę, mu się to po prostu należało. Sandro miał minimalnie niższą notę, nasz bramkarz nic nie wybronił, bramkarz rywali coś tam obronił. No dlatego udało im się uzyskać remis. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym, no i jedynym spotkaniu akurat w tym materiale, ale normalnie, tak jak wspominałem, będą dwa mecze na odcinek, tylko te pierwsze materiały są zawsze takie krótsze. Tutaj widzimy sytuację w naszej grupie, Gęgą wysoko pokonało Lil, no i na pewno z nimi nie będzie łatwo, a w następnym materiale właśnie czekają nas kolejne mecze w turnieju przedsezonowym ze wspomnianym Gęgą. I do tego z Lil, zobaczymy jak tam pójdzie, oczywiście liczymy na dwa zwycięstwa i na pierwsze trafienie Krzysztofa Piątka, asystę już mamy. Teraz czas na bramkę, no i w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na następne. Trzymajcie się!